Proszę powiedzieć, jak się pan nazywa? Eugeniusz Dmitruk. A kiedy się pan urodził? W 1937 roku, 25 czerwca. I wtedy jak pan szedł do Zaleszą, to ile pan miał lat? 8,5 roku. W czerwcu miało być 9 lat. A to było 29 stycznia, zima. No i niech pan powie, jak pan trafił. Przychodzę do domu, ojciec mnie kieruje, żeby ja poleciał do sąsiedniej wsi. Tam ojca mieszkał szwagier, żony, brat, żeby ja zaniósł pieniądze jemu, bo to był wtorek, dzień przed targiem, w środę dzień, targi są w Hajnówce, w środę, a wujek miał jechać w środę do Hajnówki na targ. Ojciec dał pieniądze, żeby zaniósł te dał jego pieniądze, żeby on kupił jadro takie gotowania ziemniaków, jak się świnie karmi. Czynności, gotowo się. A tu nigdzie nie było, nigdzie nie kwiatu, a tam nie mieli się okazać. Więc nie miałem wyboru, ojca, matka się mówi, sam pojedź, albo ja to już wieczorem jeszcze ma czas, póki lekcja zrobi. Ja mam inną robotę. No i dałem pieniędzy, ja poszedł. I doszedł do lasu. Przez szosę przeszedł las. Minął las, tam jeszcze taki lasu, około kilometra będzie 800 metrów. Wychodzę z lasu i już widać wieś. Jaka to była wieś? Widać wieś. Idę dalej, bo jeszcze nie jest, wszystko się dzieje w porządku. Idę dalej. Poczę tak w pół odległości między lasem a wsią. Patrzę, jak jeszcze leżą ludzie na śniegu. Na białym śniegu. Zastanowiło mnie, to zimą można robić, leżeć na śniegu, nie? Myślę, co to się dzieje, no. To zatrzymałem się, no ale myślałem, że też trzeba iść, ja nie wiedziałem, co może być. Podchodzę bliżej. On zobaczył mnie, że ja dochodzę. Dzieciak 9 lat, 8,5 roku miał. Życzy, stój. Ja zatrzymuję się. Pyta się mnie, a ty gdzie idziesz? Ja mówię, do babki. On zatrzymuje się i nic na razie nie mówi, nie wie co robić. Ale obok, po jednej stronie, po drugiej stronie jego leżą następne, bo wieś była otoczona. Z tej strony, bynajmniej z tej strony, co ja szedł, nie wiem jak z drugiej strony, ale z tej strony coś, bo ta strona była szosy. To tym bardziej tę stronę strzegli oni, żeby ktoś dla nich nie przeszkodził tego, co oni planowali. Oni tę wieś było zaplanowana zniszczyć ją. W ogóle, że tam ślad na ślady nie trafił, nikt nie trafił, nikt się nie dowiedział, kto spalił, dlaczego spalili, kto to był. To tak wszystko miało zrobione. No tak, ale to później się dowiedzieliście o tym, tak? Pyta się tego drugiego, co mam z nim zrobić? Chodziło o to, czy przypuścić mnie do tej wsi przed, czy zwrócić z powrotem. Popatrzę. Czyli to byli żołnierze, którzy pilnowali drogi do... Te, co leżeli na śniegu, okrążone było wieś i tak leżeli co 50 metrów, co 40 metrów, o, tak o, no. I co było dalej? I pyta się go, co mam zrobić, co mam zrobić z tym smykiem. A on mówi, gdzie on idzie do babki? Muchnął ręką, niech idzie. To i gada. Uciekaj. Do kotla. Znaczy, no nie wiedziałem, poszedł. Czyli idź do babci. Tak. Zachodzę do babki, babka zobaczyła. Kaza, a po co dzieciaku przyszedłeś? Co ty mi tu co sprowadził dzisiaj? Ja mówię taka, że ojciec dał pieniądze, żeby dać, bo jutro wujek się na targ do Hajnówki dalej. Siedzą, oni się domówili, że ma kupić wiadro. Mówi, to właśnie wiadro, bo ważniejsza sprawa, gada. Tu jakaś przyjechała, jakaś wojska gada. Nas zganiają do wspólnych chaty, do wspólnych, kaj może przesłuchanie będzie, może bić jakieś będzie, kaj już zastrzelili jednego. A to była chata zwykła, czy jeszcze świetlica? To była zwykła chata, tylko największa chata we wsi. A największa? Największa chata wybrali, jaka tylko jest.
Tam zawsze robili zabawy, że odpuśćcie tak, bo tam w świetlicy nie było tej świetlicy. A, to była taka umowna świetlica. Tak, nie, oni po prostu spytali się, gdzie tutaj to ma. Słowacy pytali, to ma największe mieszkanie. Największy dom we wsi. Tak, i ja im powiedzieli, że to tu. I co dalej babcia? No, i mówię, to ty, mój, ty lepiej nie idź, gada, ja cię schowam, gada, pod piętek, to się ziemniaki sypuje. I zamknę tym pokrywa, gada, ja wrócę, gada, może tam nawet bili, gada, na pewno złe nawyki mają, bo gada, jednego zaszczelili, drugiego pobili mocno. Bo tam było kilku partyjnych. I oni stale się wypytywali, gdzie są te partyjne są. Tam było właściwie 3 osoby na całej wieś partyjnych. Oni nie siedzieli w domach. Oni mieli swoje kryjówki i kryli się w pobliskim lesie. O tym właśnie lesie, co ja przechodził, tam mieli się ziemlanki. I co dalej babcia? I mówi, że ty nie jesteś, ja przyjdę, otworzę. A ja mówię, a ja wiem, kiedy babcia przyjdzie. A może nie przyjdzie, ja tu byłem zamknięty, siedzę pod tym pokrywką i mówię, nic, ja nigdy nie wchodzę, żadny piesek, ja idę tam, gdzie wszyscy idą. Babka jest ze mną, powiedziałam, pójdę z babką. I w ten sposób poszliśmy na zebranie. Wchodzi, a tam ludzi już pełno było, myśmy nie byli pierwsze, tak ludzi jest pełno, i teraz się dopychają, kaja się przesuwać tam dalej do ściany, bo ludzie nie mają gdzieś pomieścić się. O, no i popychali, wszystkich ludzi popychali. I mówi tak, a już te furmanki, co stali, które ze wojskiem przywozło z puszczy do tej wsi, już byli gotowe, podstawione do dalszego odjazdu. I dalej, no i co wtedy? Za patrolę, dalej zostawili dwóch żołnierze na ulicy. Koło waszej, koło tej chaty, tak? Tak, koło tej chaty. Kazali im tu zostać. Jeden odpowiada jako wartownik, a drugi ma osoba, która ma te ludzie dopilnować, że powiem, tam nikt z tym się wszystko się było spalone. Mhm. No ale to też później już się dowiedzieliście, tak? Jak już was zamknęli. No a co? I co było dalej w tej chacie? Ten stał na ulicy, a wojsko furmanami, wozami wycofało się za wieś. Mhm. I zawsze zatrzymało się, bo czekali. No i co, was zamknęli od razu? Gwoździami zabili. Mhm. Ale jeszcze przed tym zabiciem, przed tym, póki zabili, to gada tak, wiesz. Bo ten stał na ulicy jeden, a ten, co wspólnie z tym z automatem, z tą puszką. Co wprowadzał was do chaty, tak? To ludzie wszystko zmieścili się w chacie. Mhm. A on stoi w przestrzeniach, przed dużym pokojem. I powiedział tak. Ciasno, ludzie, padnijcie na podłogę. Mówi, ja mam was w tej chacie tu za rozkaz spalić. Mam taki. Ale nie mogę tego zrobić, ponieważ jestem chrześcijaninem. Jestem wierzącym, o, jestem wierzącym, nie mogę tego zrobić, ale padnijcie. Ludzie popadali, ja pamiętam, nie ma gdzie, no byłem na drugim kusnął. Płaczą ludzie, jęczą, płaczą, krzyczą, ale padnijcie. A on zaczął wtedy strzelać pod sufitem w koło po ścianach. Czyli dał znak, to znaczy, że on po ludziach strzela. Bo ten stał na ulicy. Ale strzelał wysoko, tak? Strzelał wysoko, w kolo, ale tak jakby to już ludzie rozstrzeliwuje. Mhm. Jak poszczelał, to wtedy drzwi zamknął i sztukę ze gwoździ zabił. Zabił drzwi, bo drzwi były zamknięte. Jak tu zabił, patrzę okienko przez okno, przez okienicę, że już wszędzie światła się palą, a tu już podpalili wieś. Już wieś zaczęła się płonąć. A okienice były zamknięte? Okienice były, ale proszę okienice, wiesz, to jak luna idzie, to jest takie tak widać. Mhm. No, to się luna poszła, to taki w kolu wszędzie ogień. To jest takie tak było widać. No i ukryjesz to. Ludzie zaczęli się dobijać do drzwi zamknięte, bo byli zabite.
to siłą, pędem pchali się, pchali te drzwi. Oni byli zresztą ludośni, byli gwoździami, niż oni drzwi. I te drzwi wypchnęli z gwoździ. Te się drzwi otworzyli się. Jak się otworzyli się, wtedy ludzie zaczęli wyskakiwać jeden po drugim, przez łeb, czy jak, co, na ulicę. No ale... Ale wioska już w ogniu. No a wasza chata się nie paliła. A jak to? Coś spaliło się, cała wieś się spaliła, wszystkie, nikt nic nie uratował. No ale ta, w której byliście? Też podpaliła? Też się spaliła. Spaliła się chata. Tam no teraz stoi krzyż pamiątka i przychodzi co roku tam Maciuszko skreślił tam i na bręcu się odpaliła. Ja rozumiem, ale podpalili tą chatę, jak wy tam byliście? Bo że się spaliła, to wiadomo, to wszystkie się spaliły, tam jedna tylko została, tak? Ale czy... Nie wiem, czy ona została zapalona właśnie... Pociskami? Bo tak, słuchaj, to słuchaj, paliła wioska, to nie podpalali tam słomoczek z wiercie. Ale waszą tą? Strzelali od razu z pocisków ognia zapalających. No tak, tak. I strzelił z tego i z tego się paliła. A wasza też się tak zapaliła? Ja nie mam pojęcia, wiesz, wiem, że strzelał, bo kadał pod nic, no ludzie tak. Krzyczeli i padali, nie? Ale czy coś się zapaliło, bo zaraz tak drzwi zaraz wyważyli i zaraz wysunęli się, wylecieli na ulicę. Czy ono, tego co mi nie powiem, czy ono zapaliło się z tych pocisków, ale musiała zapalić, bo skoro spłonęła. Jedna chata w środku wsi została, ale tam już cała wieś ratowała, kto tylko, bo nic nie było, nic nie mógł swego ratować, każdy nic, wszystko... Dobytek był powracany, dzienko był, było, krzyczało się, tam pisk, konie rżeli, wszystko szło. A nikt nie mógł podejść, bo w ogóle nie było wszystko blisko, za blisko nie można było ich otworzyć. No tak, no bo już, już byliście zamknięci, a dom podpalony. Becie popalonego, no. Ludzie wylecieli na ulicę, no i teraz kto chce, no i my zaczęli lecieć w końcu konia bliżej wsi, bliżej wyjścia, bo w tę stronę, gdzie oni wycofali. Bliżej końca wsi. Tak, gdzie oni wycofali się ten oddział wojsko, to tam był do rady lecieć koniec. A tu powiedzieli pod Saki, tu, gdzie to skąd ja pochodzę. O, jak tu wylecieli pod, na koniec wsi, to tam jeszcze na końcu wsi stała jedna chata nowa. Czyli nie ta mieszkała. O, to myśleli, że ta chata, ludzie to zbierali dylami, tam podważali Bosaka, bo swego nie było to ratować. A to chata ratowali, to mleli wodę, podważali, żeby chodzić było za czym gdzieś przenocować, to tyle ludzi. No tak, jedną uratowali. No i co wy... w środku drugie. I co wy dalej robiliście? No co, ja to jeszcze proszę szapkę szukać. No jak to było z tą czapką? Jak lecę na koniec wsi, to patrzę, a lecę to z głowy i oczy strzyło. I jeszcze ten po drugim siastę lecieli, gdzieś mi się zlucze, to ja na końcu wsi patrzę, że nie ma. No. Jo, a babkę też nie trzymała za rękę. I ja poleciałem aż po tę chatę, na szapkę jeszcze szukać, patrzeć. Ale doleciałem, tak nie znalazłem. A babka tam zobaczyła, że mnie nie ma. I krzyczy, gdzie ja, czy mnie nie widzieli, czy nie widzieli. No ktoś może wiedział, że tam poleciał ja. I ona już poleciała tu z tej strony, a ja już się zawróciłem, bo nie koniec, już tam chata już nie, czapki nie ma. I tu się spotkali się babkę, dzieciaku, to czapka tobie droga. O, i mnie zabrała i mnie wyprowadzili z tego ognia. A ojciec cały się zobaczył, matka gra, paczka, wieś ta się pali, to ty wysłała dzieciaka. Kiedy dobra, jak się troszkę odlazłem, to ta wieś, to ty wysłała dzieciaka. Ojciec z strachu na konia i wiesz, na wieś skoczył i przez te pola, przez las przyleciał ratować, ale też nie było żadnego budynku, już nie było co ratować. I co dalej? Wyszliście ze wsi? Znalazł. Nie znalazł, przywiózł do domu. Wyszliście ze wsi i ojca spotkaliście, tak? Ojciec przyjechał, do wieś już nie podjechał, bo wszyscy spalił. Z dwóch stron ogień się prawie schodził się. No ale spotkaliście się z nim jakoś. Tak? Ojciec mnie, no ja w końcu wsi. Najwięcej ludzi stało już zawsze, za pożarem stało. Tam wszystko. Bo tam mało kto poleciał, to jak poleciał, to tam tak już było. Druga sprawa tak, pamiętam jeszcze. Matki i babki mojej męża brat nie poszedł na zabranie te, nie poszedł. Myślał sobie, że jak będzie się paliło, bo tak przeczuwali, że ma co zrobić. No skoro ludzie wszystko zbierają do jego mieszkania, gonią na siłę, to schował się. Schował się poleć na spichlerz.
schować się. Jak zaczęło się palić, to on zaczął zlazić. To jeszcze wtedy, jeszcze nie wszystko nie ujechali, zem się puścili. Jeszcze byli niektórzy, patrzyli, czy gdzie ktoś chowa się, czy ucieka. Chcieli to, chcieli nikogo nie dopuścić, żeby ktoś uciekł żywy, żeby dał jakieś, wyniósł opinię, świadectwo, że co oni robili. No pilnowali wsi, no pilnowali. Pilnowali i kto gdzie się ruszył, toś bili. I ten się spuszczał po węgle z tego spiksza, chciał na ziemię, z lasa on zauważył, puścił serię, przeciął mu nogę, ten spadł. Spadł na ziemię. Nie wiem, kto lewam ci powiedział, czy ktoś, że bo to mówił, że to męża brat. Nie rozumiem, stryjeczny. Babka poleciała, ja się pamiętam. To on tak ocalał, drgał, krew mu to soczyła przez spodnie, tu łup, wszędzie, bo babka z nim się tego już proszczała się, jak to się mówił. Pożegnała się. Tak, tam ścelowała go już, już, a on, wiesz co, i gada, patrzcie, co nas spotkało, kada, jaka to już, i tak zginął, ale kaže, wy dostaliście, tak jak stoisz na polu, nic nie ma, wszystko. I dupite wszystko, wypalił się, domy chlebskie, popalili się, nie ma nic. O, to pamiętam, jak ona babka się proszczała, jak tam zolowała, o takiego. A w jednym mieszkaniu nie było w co się ubrać. Była rodzina. No i trzeba było jakoś na te wspólne wyjść, nie? No oni mówią, to widzicie tam, zobaczycie, tam gdzieś przyszedł jeden czy co, bo tam dużo dzieci było. I zobaczcie, co tam oni mieli, co oni chcieli. A ja zostanę w domu. No i jak zaczęło się palić, ona też z tymi dziećmi wyskoczyła. Wszystko już zabili, nikt nie uciekł. To było nastawione, żeby nie dać żadnego świadectwa, żeby wynieść, że kto to był, co zrobili, jak męczyli, co zrobili. A przed tym, jeszcze przed tym rozpaleniem, pod podpaleniem wioski, to chyba 4 czy 5 osób zastrzelili. Za to, co nie wiedzieli, gdzie, ich, gdzie te sąsiady ich, którzy liczyli, że to partyjne. W sumie to zginęło 15 czy 16 osób tej wsi. Zginęło. Mhm. Przyszedł krawiec z sąsiedniej wsi, ojciec tego, co ja uczył za krawca, przyszedł do krawca w Zelszanach. No i jego przed wsią likwidowali, kto wjeżdża, kogo wpuszczali, kogo nie wpuszczali, to trzeba wziąć było w kokrono. I zobaczyli, on legitymację miał partyjne. Jak kontrolowali, tak było dowód, to oni, a co to, legitymacja od razu w lep kula. No to tak, to znana, od znana razu, taka ta... Że... Od razu, za legitymację, od razu kula w lep. Tak, że on tu przychodził, tak. A wiesz, 15 czy 16 osób, bo tam jeśli mali byli, tak, że tam liczyli, liczyli, ale tak, że nie swój. Bo tak potem nam opisywali, że 16 czy 15 osób. No możliwe. Jeden, wiesz, jego brat czy coś tam z rodziny, a on, wiesz, źle wymawiał. Mówi, uh-huh. Jego koleżka tam, wiesz, powiedział, gdzie ten jest, chodziło o tego partyjnego, bo tam, o. No on tam, wiesz, bulgotał, wiesz, dobrze nie powiadał. I oni już przesłuchowali, on mówi, co tak jest, nie? No to, mówię, co z nim zrobić? Tylko nie wie, co zrobić, ten już on, pych, zabił. O, na podwórku. Bo nie potrafił się... Nie powiadał na pytania. Wysłowić się, wiesz, nie za to, co nie musi wysłowić, to dalej już się nie chcieli pytać, tylko w lepiej zaszczelili. I tak, no, tak. To z pożaru, to gdzieś tam kiedyś się w domu spaliło, tak jakby ja coś, ja bym się wsosnął, to by też by już odbył. No tak, Co zostali nie poszło, to tam nikt nie został żywy. No bo palili domy, a ludzie byli w domach schowani. Wujek pojechał z furą, bo dobrali kilka gospodarzy, wzięli z Leszan, żeby wymienić fury, bo z ich spuszczy, to spuszcza się hali, tam Bloźnice, Czechy, Kornino, Jagodniki, o, z tych stron jechali, to znaczy, to byli, co dobrali. A tu na Leszanach się wzięli, nowych wzięli, ale nie wszystkich. Tym wzięli, których koni byli słabsze, którzy dostawali z tyłu,
wśród obu szedł, jak oni jechali, wiesz, moje 20 kilka fur jechało. O, to po 4-5 osób. To podbili na nowe. Mój ojciec, ja im przyjął te pieniądze, dawać, też z niego wzięli. Czyli słabsze konie zostawili, a wzięli nowe. Słabsze zostawili, powiedzieli, że nie dojadła tam, gdzie trzeba, i potem mają to i zostawili. A wzięli dobre. Ale jednak tak, spalili we wsi kilka mieszkań podpalili, wymienili tam parę też furmanek, pojechali potem do Krosnowsi. W Krosnowsi też to samo, podpalili parę mieszkań, o, tylko nie cały wieś, bo Wólki i Krosnowie to podpalili po kilka domy i też wzięli nowych tych, o. Ale całe szczęście dla tego mojego wujka, że jak podmienili w Krosnowsi, to jem katali żołdni, puścili jego. I ten wrócił, jak wrócił do Zaleszan, to już to nie jest uratował nic. Nie jest uratował, tylko co fura przyjechał i koniem. A jeden został z Zaleszanu, którego nie podmienili ani w ulicy, ani w Krosnowsi. Pojechali dalej, aż tam, gdzie tam, do tej wsi, tam, gdzie ich wystrzelali. I wiesz, tego wujka podmienili w Krosnowsie, to on wrócił. A tego, też był Zaleszan, jego nie podmienili. I te, co jechali z dala, ale dobre konie mieli, to zjechali i tam puchali. Tam to pustają tych puchalu, o, i tam już. I w ogóle nie puścili, kazali im stać tam, wiesz, pod plotem w szeregu. O. Jama była wykopana, wsunęli 30 furmanów. Jechała, mój to szlak jechał, to było, A potem byśmy mieszkali po domach, każdy u nas katolików było dużo, nawet katoliki przyjmowali na mieszkanie. Ludzie się prosili teraz po sąsiedniej wioski. Oni wiesz, liczyli, że te Rosławie to, że ich polskim zabiorą, rozbiorą. No tak. Tak. No. A też z nami żyli katoliki i się godzili się i na wesela. Nawet wolali do siebie na święto, ja drugi, bo ich dwa tygodnie święto, że wcześniejsze, nasz dwa tygodnie późniejsze. Bo byli jak ludzie. No a te. Nastawiona była taka ludność, że partyjni to wszystko, bo to nie ludzie, bo to oni powinni być w Rosji, a nie tutaj. A takie było nastawienie. No ale tam partyjnych było tylko kilku przecież. To cała tam wieś było, nie była partyjna. Tam było, słuchaj, tam było właściwie trzy osoby, kiedy wiedziałem. Ale jedna osoba w tym czasie, to akurat Reczar wyjechała, bo gdzieś pojechali na jakieś konferencje, on pojechał czy gdzie. I, ale jego też, zobacz, jego też pojechał, rozumiesz, jego, on nie zginął na UFC,